Asyż leży w środkowej Umbrii we Włoszech. To średniowieczne miasto, zwane miastem świętego Franciszka lub miastem pokoju, leży na zboczu Monte Subasio. Początkowo znajdowała się tutaj wioska Umbrów, jednego z najstarszych ludów italskich. Później teren ten podlegał wpływom cywilizacji etruskiej. Legenda głosi jednak, że założycielem miasta był trojański książę Azios, stąd nazwa Subasio, czyli pod panowaniem Azio. Z czasem Asyż przeszedł pod władanie Imperium Rzymskiego. Już w III wieku dotarło tutaj chrześcijaństwo. Ewangelię głosił mieszkańcom biskup i męczennik święty Rufin, którego kościół można zobaczyć w mieście. Bazylika świętej Klary, zbudowana w stylu gotyku włoskiego, powstała w latach 1255-1265. Nowa świątynia została dobudowana przy kościele świętego Jerzego, w którym początkowo znajdowało się ciało świętego Franciszka. Fasada bazyliki z różowego i białego kamienia ułożonego w poziome pasy ozdobiona jest portalem z dwoma kamiennymi lwami i centralnie umieszczoną rozetą. Z boku znajdują się trzy łuki przypór, które wzmacniają bazylikę i wzbogacają fasadę. Z placu przy kościele można podziwiać wspaniałe widoki. Zabytkiem Asyżu, który koniecznie trzeba zobaczyć, jest oratorium San Francesco Piccolino, czyli stajenka, gdzie według legendy urodził się święty Franciszek. Miejscem tym opiekują się franciszkanie. Do rodzinnego domu świętego Franciszka prowadziło troje drzwi wejściowych. Najbardziej znanym symbolem związanym ze świętym jest krzyż świętego Franciszka. Chiesa Nuova to kościółek zbudowany w stylu barokowym, wzniesiony w XVII wieku na ruinach rodzinnego domu świętego Franciszka. We wnętrzu znajduje się mała, ciemna celka, w której Piotr di Bernardone zamknął Franciszka za sprzedaż kilku bel cennego materiału, aby za zdobyte w ten sposób pieniądze ojca odbudować kościółek świętego Damiana. Na placu del Comune znajduje się świątynia Minerwy przypominająca czasy rzymskie. Powstała ona w I wieku naszej ery. Obecnie wnętrze świątyni zostało zamienione w kościół Santa Maria sopra Minerva o barokowym wystroju. Znajduje się tu również pałac Capitano del Popolo z wieżą ratuszową. W Muzeo Romano można zobaczyć pamiątki etruskie i rzymskie. Średniowieczna zabudowa miasta zachęca do zwiedzania. Łuki nad wąskimi uliczkami dodają miastu uroku. W Asyżu jest mnóstwo sklepików z pamiątkami. Idąc w dół miasta, zbliżamy się do Bazyliki Świętego Franciszka, będącej najważniejszym zabytkiem Asyżu. Bazylika jest dwupoziomowa, została wzniesiona na życzenie papieża Grzegorza IX. Ozdobą fasady świątyni jest wspaniała rozeta. Bazylika górna jest przykładem gotyku włoskiego. Na ścianach bazyliki znajdują się przepiękne freski Giotta obrazujące życie świętego Franciszka. Bazylika dolna, nazywana kościołem relikwiarzem, zbudowana jest w stylu romańskim. Spoczywają tutaj złożone pod ołtarzem w 1230 roku śmiertelne szczątki świętego Franciszka i jego czterech najwierniejszych współbraci. Po spotkaniu ze świętym Franciszkiem, patronem ekologów i patronem pokoju, zachwyceni pięknem średniowiecznego miasta, żegnamy Asyż, zmierzając ku jego bramie.